zostać. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jakub Wojnarowski, jestem zastępcą dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo Państwu wszystkim za przybycie. Gospodarzem dzisiejszego spotkania tak naprawdę jest Polskie Forum HR i Agnieszka Zielińska. Z inicjatywy pani Agnieszki jest, to spotkanie się odbywa. A dotyczy oczywiście bardzo, bardzo ważnego tematu dla wielu, myślę, firm, które współpracują, funkcjonują na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Nasze zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjęła też pani poseł Danuta Jazłowiecka. Dziękujemy bardzo, bo pani poseł prosto z lotniska do nas przyjechała, więc doceniamy to, bardzo dziękujemy. Panią dyrektor Wołoszyn reprezentuje pan Robert Lisicki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest z nami również pan dr Marek Benio z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaangażowany w inicjatywę mobilności pracy. Proszę Państwa, plan spotkania jest taki, żeby na początku pani Zielińska i pan Benio mieli krótką prezentację, 15-20 minut, dotyczącą stanu rzeczy, tego, co się w tej chwili dzieje, ewentualnych konsekwencji, które będą związane z wprowadzeniem dyrektywy wdrożeniowej. O komentarz do tego, co zostanie przedstawione, o przedstawienie sytuacji w parlamencie, w tej chwili tego stanu negocjacji poprosimy panią poseł. No a pana będziemy troszkę męczyć w sprawie tego, co rząd planuje, bo terminy są naglą i trzeba będzie zająć stanowisko jakieś, więc będziemy chcieli też usłyszeć, co rząd planuje, jakie jest stanowisko Ministerstwa Pracy. I po tym takim wstępnej części chcielibyśmy Państwu oddać głos, umożliwić prowadzenie otwartej dyskusji w formie pytań, odpowiedzi, tak żeby to była rozmowa, a nie monolog. Także zapraszam do aktywności, zapraszam do zadawania pytań. Pani Agnieszko, oddaję. Tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Polskie Forum HR reprezentuje Agencję Zatrudnienia. Ten temat dla nas jest szczególnie istotny ze względu na to, że część naszych członków bardzo aktywnie działa na polu delegowania. Mimo że zdajemy sobie sprawę, że to delegowanie za pośrednictwem Agencji Zatrudnienia jest tylko częścią tego delegowania 340 tysięcy Polaków za granicę, to jednak jest to temat dla nas bardzo ważny. Szczególnie w perspektywie tych pomysłów nowej poprawy tego projektu dyrektywy, które się pojawiały w trakcie trwania prac nad jej kształtem. Są z nami również przedstawiciele Inicjatywy Mobilności Pracy. To jest taka organizacja, która powstała właśnie troszeczkę na potrzeby lobbyingowe związane z dyrektywą. Temat jest niezwykle gorący. Inicjatywa Mobilności Pracy reprezentuje nie tylko sektor Agencji Zatrudnienia, ale również sektor usług, sektor budowlany i wspólnie z nami pracuje nad tym, aby rzeczywiście tutaj ta świadomość zagrożeń, które istnieją w tych pomysłach, była jak najbardziej rozpoznawalna przez wszystkie środowiska. Co ja chciałam powiedzieć Państwu, to tylko takim krótkim słowem wstępu od tego, o czym rozmawiamy dzisiaj. Delegowanie w tej postaci, o której mówimy, czyli na bazie dyrektywy 96/71, dotyczy według ostatnich danych około 340 tysięcy Polaków. Tak, w 2012 roku takie są liczby. Polacy są największą grupą delegowanych pracowników. Za nami jest Francja i Niemcy. Troszeczkę o dziwo, bo wydawałoby się, że to kraje bloku wschodniego będą tymi krajami, które najwięcej będą delegowały. Tutaj w tej grupie Polska jest takim krajem, który się wybija, a pozostałe kraje, czyli Francja i Niemcy, no to są też jakby duże, duże liczby. Francja bodajże 220 tysięcy, prawie panie doktorze? Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o kraje przyjmujące, jeśli mówimy o Polakach, no to przede wszystkim mówimy o Niemczech, Francji, Holandii, troszeczkę Belgii, tak? Troszeczkę mniej, ale też jest to znaczący kierunek naszych pracowników. Obawiamy się, że niektóre pomysły, jeśli one zostaną wzięte pod uwagę w ostatecznym projekcie dyrektywy, mogą bardzo mocno zagrozić tej grupie osób. Tak? To nie tylko mówimy tutaj o pracownikach delegowanych, ale mówimy również o firmach, które zajmują się delegowaniem pracowników, delegowaniem swoich usług, co za tym idzie również pracowników. I szacunki są takie, iż no, może to zagrozić funkcjonowaniu blisko 15 tysięcy firm. Tylko ja zapomniałam o tym, że mam prezentację, ale już to nagrabiam, która mi się wygasiła. O, zrobimy tak. Dobrze, jakie są skutki przyjęcia dyrektywy? To znaczy tak, pierwszym, pierwotnym takim celem dyrektywy była ochrona pracowników i
to uważamy, w naszym odczuciu ten cel nie został osiągnięty w toku prac nad tą dyrektywą. Drugim ważnym celem, i o tym też trzeba wspomnieć, bo te rzeczy zostały jakby zrealizowane, jest to jakby kwestia informowania i przebiegu komunikacji między krajami członkowskimi. To szwankowało do tej pory, ta dyrektywa jest szansą ku temu, żeby tę sytuację naprawić. To, co widzimy, co się dzieje teraz wokół prac nad tą dyrektywą, to dążenie do zamknięcia rynków pracy i dostępu pracowników delegowanych czy z Polski, czy z innych krajów do tych rynków i obawiamy się, że niektóre zapisy, szczególnie ten artykuł trzeci, mogą rzeczywiście tutaj poszwankować, znaczy wpłynąć na tę sytuację. To są liczby, o których mówiłam, to są 340 tysięcy miejsc pracy, to jest liczba, którą warto pamiętać, mieć z tyłu głowy za każdym razem, kiedy myślimy o dyrektywie, bo to nie jest jakby niszowa działalność w Polsce, to jest rzeczywiście masa osób, biorąc pod uwagę 2 miliony osób bezrobotnych w Polsce, no to jest to znaczna grupa, która może tą grupę osób bezrobotnych zasilić w momencie, jeśli te zmiany dojdą do skutku. Ja teraz przekażę głos panu doktorowi, który przekaże państwu bardziej szczegółowe informacje również w tych kwestiach legislacyjnych odnośnie tego, co się dzieje z tą naszą dyrektywą. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Zanim opowiem o szczegółach, to najpierw trochę ogółów, dlatego że bardzo często delegowanie pracowników jest mylone z swobodnym przepływem osób. A to są zupełnie dwie różne rzeczy. Gdy Unia Europejska oparta jest, jak Państwo doskonale wiecie, o 4, niektórzy twierdzą, że 5 podstawowych swobód i wśród nich mamy między innymi swobodny przepływ osób i swobodny przepływ usług. Nad tymi dwoma chciałbym się na chwilę zatrzymać. I gdy Państwo pewnie pamiętacie Ginter Verheugen, komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej w latach jeszcze pod koniec lat 90. nakłaniał swoich obywateli do przyjęcia nas do Unii Europejskiej i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to swoim obywatelom starej piętnastki obiecywał nowe rynki zbytu. Przede wszystkim to rozszerzenie miało przynieść dla krajów starej piętnastki korzyść w postaci dużych rynków zbytu na ich dobra. Natomiast adresując tę propozycję rozszerzenia Unii Europejskiej do nas, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, no, obiecywał nam realizację naszych marzeń o własnym Volkswagenie, możliwości wyjazdu na wakacje do Hiszpanii i proszę zobaczyć, że te obietnice w zasadzie się spełniły. Tylko że okazało się, że o ile towary nie mogą specjalnie nasze konkurować z towarami w krajach starej piętnastki. Oczywiście są od tego chlubne wyjątki. I rzeczywiście staliśmy się głównie importerem towarów z Unii Europejskiej. Ten swobodny przepływ dóbr odbywa się zatem w tym kierunku pokazanym z zachodu na wschód. O tyle zupełnie niespodziewanie okazało się, że zwłaszcza Polska wyspecjalizowała się w eksporcie usług. I w ciągu tych 10 lat prawie uczestnictwa w Unii Europejskiej, polskie firmy usługowe, małe bardzo często, małe i mikroprzedsiębiorstwa, wyspecjalizowały się w świadczeniu tych usług na terenie całej Unii Europejskiej, a nie tylko w Polsce. Największe obszary, czy też sektory, w których polskie firmy usługowe rzeczywiście zyskują przewagę konkurencyjną na terenie Unii Europejskiej, to są sektory przetwórstwa surowców, w tym również taki bardzo sektor, wydawałoby się, prostej pracy, jak zbieranie owoców do tego przetwórstwa, przetwórstwo materiałów żywnościowych i to, co nam daje ogromną przewagę konkurencyjną, to jest kapitał ludzki. Kapitał ludzki rozumiany w trochę bardziej skomplikowany sposób niż tylko po prostu ludzie o dobrym wykształceniu. To są również ludzie, którzy jeżdżą do pracy z bardzo wysokim etosem pracy w porównaniu z lokalną siłą roboczą, którą na tamtych rynkach mają do dyspozycji zamawiający te usługi. Dlatego polskie przedsiębiorstwa usługowe zyskały przewagę konkurencyjną
nie dzięki niskiej cenie siły roboczej, o czym się bardzo często czyta, tylko dzięki wysokiej jakości tych usług, a zwłaszcza elastyczności firm, bardzo szybkiej możliwości dostosowania usługi do potrzeb zamawiającego. Bardzo ważne jest, byśmy umieli odróżnić dwa rodzaje migracji zarobkowej. Pierwszy rodzaj migracji zarobkowej to jest ten, z którym mieliśmy do czynienia tuż po przystąpieniu do Unii Europejskiej. I on polega na tym, że jeżeli człowiek nie może znaleźć pracy w Polsce, pakuje manatki i szuka pracy za granicą, korzystając ze swobodnego przepływu osób, ze swobody przepływu osób. Przekracza granicę, tam na miejscu szuka pracy, szuka zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy. No i tutaj symbolicznie gaśnie za nim światło. Dlatego, że on, jeżeli mu się powiedzie, to bardzo rzadko do Polski wraca. Bardzo często przenosi cały swój habitat, całe centrum swojej aktywności ekonomicznej za granicę i rzeczywiście żyje mu się lepiej. Tyle, tylko że na obczyźnie. Oczywiście nie ma w tym nic złego i absolutnie jestem jak najdalszy od tego, żeby potępiać ten proceder, tylko chodzi o to, że w międzyczasie tracimy podatnika, tracimy konsumenta. To, co tę osobę łączy jeszcze z Polską, to jest sentyment do misia Uszatka, którego pamięta z dobranocek z dzieciństwa. I bardzo pochwałygodny program Powroty, który kilka lat temu w Ministerstwie Pracy właśnie został uruchomiony, rzeczywiście nie tyle ma zachęcić, co ułatwić tym, którzy chcą wrócić, powrót do kraju, ale jest to dużo mniej skuteczny instrument odzyskania, przepraszam, że to powiem, ale gospodarczej wartości tego człowieka, który jest aktywny zawodowo, niż delegowanie. Delegowanie jest oparte o swobodę świadczenia usług. Nie o swobodny przepływ osób, tylko o swobodę świadczenia usług. I ono polega na tym, że pracownik znajduje zatrudnienie w polskim przedsiębiorstwie, które w ramach swobody świadczenia usług na jednolitym rynku unijnym, aby móc świadczyć swoją usługę za granicą, nie musi zakładać tam przedsiębiorstwa, tylko że wystarczy, by do tej usługi wysłał swojego pracownika. Wysyła zatem tam pracownika, mówimy o takim pracowniku właśnie, że on jest pracownikiem delegowanym, na jakiś okres czasu, na czas wykonania usługi. Potem ten pracownik trochę działa tak jak pracownik na sprężynie. On jedzie tam, zarabia, czyli praca jest tam na miejscu, natomiast jego pracodawca pozostaje w Polsce. I po zarobieniu pieniędzy wraca do Polski, gdzie tutaj pracuje dla tego samego pracodawcy, być może dla innego. Potem wyjeżdża na kolejny, do wykonania kolejnej takiej usługi i dzięki temu nie tracimy go w sensie gospodarczym. Czyli z punktu widzenia pracownika proszę zobaczyć, że jedna i druga sytuacja jest bardzo korzystna, bo jeden i drugi ma pracę. Natomiast z punktu widzenia gospodarki korzyść odnosimy z tego drugiego procederu. Ten pierwszy niestety pozbawia nas kapitału ludzkiego, który, jak wspomnę to jeszcze raz, daje nam przewagę konkurencyjną w Unii Europejskiej, ponieważ towarami ani kapitałem nie możemy konkurować z krajami starej piętnastki. Kapitałem ludzkim, owszem, możemy. No i po wyjaśnieniu tej sytuacji widać pewną bardzo wyraźną korzyść płynącą z pielęgnowania tego zjawiska legalnego delegowania polskich pracowników do pracy w celu wysyłania usług. U podstaw, może inaczej, głównym źródłem prawa na poziomie unijnym regulującym to delegowanie jest dyrektywa 96/71 Wspólnot Europejskich, Parlamentu Europejskiego, przepraszam, i Rady, jeszcze z 96 roku, która w Polsce obowiązuje od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.